Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mafiosolec i witam was mordeczki bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku, oczywiście z Farming Simulator 2017, seria od zera do farmera. Mr. Kutango 18 ze mną. Witam cię Kutango, witam państwa. I sąsiad Zbysław, który taki sprzyt nam przyprowadził. Dzień dobry, witam. No pochwal się sąsiedzie, bo na polskiej wsi takich rzeczy jeszcze nie widzieli. A nowy sprzęt z zagranicy przyprowadzony. Tak nie. Nie mogę wejść. O, chłopa podsadził. Tam Adam, dzisiaj w odcinku Adam będzie stał i wybierał kamienie na taśmociągu. Ogólnie zapowiadana akcja ziemniaki, pole ziemniaków jest naprawdę ogromne. No rzędy bierzemy tylko dwa. Nie dość, że trzeba głowy. Ty bierzesz cztery. To jeszcze trzeba wykopać. No ja biorę cztery, no ale niestety będziemy kopać. W dzisiejszym odcinku ja się na razie zajmuję kopaniem. Później będziemy sobie oczywiście to wszystko ładnie zbierać, czyli tak, kopać. Sprzęt przyprowadzony z Niemiec, z Hanoweru, tam z targów w Hanowerze. Tak, jak one się nazywają? Agritechnika, także dobra. Nie myślcie, że sobie go kupiliśmy. Tak nie, że... jak coś to wypożyczenie nas tylko kosztowało. Tylko na jeden sezon, bo prawdopodobnie na ziemniaków na razie nie będziemy chcieli, znaczy sadzili, przepraszam. Także tylko na jeden sezon, bo musimy tutaj skopać, bo kupiliśmy to pole z ziemniakami, także no już szkoda by było to orać, a jak mamy możliwość skopania, to kupimy. Trochę zejdzie, bo około 15 odcinku musi się przyzwyczaić, że to teraz akcja pyrka, ale powinniśmy dać radę. Co rzuca się pierwsze w oczy? Pierwszy raz robimy sobie waltrą odwróconą, że tak powiem, i no taki przycisk, żem kliknął, mnie do tyłu odwróciło. Mała troszkę kierownica, śmiesznie to wygląda z zewnątrz, bo ten nasz gościu to trzyma, jakby był jakiś niepełnosprawny, ale daje sobie radę. Dosyć fajnie to wygląda, że można z tego korzystać. Głównie powinno być to korzystane z trawy. Adaś no nie będzie zbierał oczywiście tych kamieni, Adaś sobie działa na polu węcin? Największym, gdzie ja was zapraszam do niego na odcinek, bo tam się naprawdę działo. Działaliśmy sobie na tym największym polu, no i pewnie jeszcze w dzisiejszym odcinku zejdzie, bo... No, jeżeli to skończę w tym odcinku, to będę zajebisty. Nie no, Brączek do ciebie dołączy, bo na razie pomogę mu tutaj oczywiście obcinać. Nie wiem, Brączek, czy ci przez środek się przecinać, czy na razie ci obciąć tu od jednej strony? Od jednej strony zacznij. Nie, czekaj, przez środek chyba muszę, nie? Bo przecież ty nie... Nie, jedź przy tamtej stronie raz. Przy tej? Znaczy przy drugiej stronie, nie? Tam, dookoła, tak? Tak, przy drugiej stronie jeszcze raz i dopiero się od tamtej strony się przetnij przez środek. Dobra, a no tak, bo wprawdzie ja nadgonię. Musisz przynajmniej mi dwa razy przez środek przejechać, żebym ja mógł wjechać, nie? Wiem. Właśnie, no teraz tak minie, bo kiedyś żeśmy, kurczę, też problem jak no, z burakami mieliśmy, tak, nie? Nie poprzecznie, nie pod niej potrzebnie jechałeś w sumie. Nie, no dobra, no ale dobra, na razie jak będzie. Wprawdzie tutaj poprzecznie mamy duży zostawiony. Co chłopaki, jak będziemy tutaj ogarniać to pole, no to jak tu właśnie, którą drogę likwidujemy? Chyba tą tutaj, co teraz jesteśmy, nie, Bronek? No nawet nie widzę. Bo chyba ona tutaj jest niepotrzebna. Zostawimy tą tylko tu z tej strony, żeby można było dojechać na ten skup. No, bo w sumie racja. Bo tutaj na ten skup trzeba jakoś dojechać i sobie nawrócić, wiadomo. No to tą drogę zostawimy, troszeczkę ją lekko zmniejszymy, no bo tu ona strasznie jest szeroka. A usuniemy chyba tamtą, nie? Co idzie od strony sklepu, czy... Tak, no mi się też tak wydaje, no, że... No bo tak najlepiej by było. No chyba, że można usunąć Bronek, tylko że wtedy nie usuniemy tej drogi tutaj, co ty jedziesz, nie? To nie, no to najlepsza wersja to jest ta. Tak. Bo będzie najszybciej do... Będzie też dosyć spore. No właśnie, bo nie usuniemy tej drogi z racji tutaj, że jest wiata, nie? A do wiaty trzeba mieć dostęp, bo ogólnie w tym sezonie też fajnie, bo mówiliście, że nie korzystamy z hali, więc idziemy wam na przekór i w tym sezonie te ziemniaki, które wykopiemy, mam nadzieję, że ich będzie sporo, zmieszczą nam się do tej hali. Zboże jest podgarnięte, podgarnąłem sobie przed wejściem na odcinek. Miejmy nadzieję, że no na dzisiaj wystarczy. Jak nie, to zboże trzeba będzie po prostu wywieźć do świń. Albo na przyczepy te małe wsypać, albo do świń. Nie, tam u świń jest miejsce we wiacie. Dobra, i czekaj, ja mam teraz przez środek, tak? Dobra. Mamy przez środek raz i wtedy w drugą stronę jeszcze raz. Dobra. I raz, przez taki i lewa. Nieduży środek, żebyś nie miał daleko jeździć. O, dosyć spoko to wygląda. Ja i tak jadę dookoła raz. No, ty jeszcze musisz na obozie, żebym ja zdążył. Kurczę, tak ciężko się przyzwyczaić na pewno, że waltra tak odwrócona jest. Zawsze ale mnie fajnie to wygląda. No, fajnie wygląda. Jeżeli można skorzystać, to czemu by nie? Właśnie dzisiaj tak mnie to tknęło, jak sobie jechali, tak mówię, kurde, ta kierownica jest w łęcinie, może by można było coś sobie porobić. Jak to było, chłopaki, w 15? Też się łęciny ścinało, czy...? Tak, w każdym farmingu było, tak, tak, nie? Tak. To moim zdaniem to jest
Znaczy nie, bo ta grima akurat jest przystosowana do tego, że muszą być ciągle wykopać, nie? No, no to nie ma tego, że sobie sam odcinę. A na przykład nie? Jak ja nagrywałem ziemniaki, no nagrywałem i tam były takie kopaczki, że normalnie wykopają z łęcinami, nie? Aha, taki bajer. No i to było moim zdaniem fajniejsze, no bo jednak to usuwanie łęcin to takie troszeczkę uciążliwe. No ja u siebie mam na przykład, nie, do usuwania łęcin i do siebie, u siebie na do kopaczki też muszę najpierw łęciny usunąć, nie? Zebrać je, bronami. A jaką ty masz kopaczkę? Właśnie. To wy nie widzieliście, nie, ja się też, wiecie co jest najgorsze, że ja mam kopaczkę i ja mam sadzarkę, kopaczkę do łęcin, obcinania, obrydlarkę. Ale ty stop, przecież masz zwykłą kopaczkę, tylko żeglówkę. No. No. I my obcinamy łęcinę. Nie trzeba łęcin do tego. Ale my obcinamy, żeby nam się lepiej ogarniało to. Bo nie, jak obetniemy łęciny, to nie, bo wiesz o co chodzi, bo jak my zbieramy później, to żeby nam się to wszystko, wiesz, nie, ze sobą tak nie, wiesz, no, nie zakrywało, nie? No. Bo wkurzające to jest, bo musisz odkrywać te łęciny i to ale wszystko, ale to jaką ty masz, jak wygląda to usuwanie łęcin? Tata sobie zrobił taką maszynę i teraz, żeby was nie skłamać, nie wiem z czego to jest przerobione. Nie kłam. Nie kłam. Dobra. Jest to nawałek na pewno, jest przekaźnik z wałka... Prosta maszyna, bo rama jest, przekaźnik wałka, z wałka wychodzi takie coś w dół i tam się zakłada łańcuch i jest na tym łańcuch i po prostu jak ten wałek się obraca, ten łańcuch się kręci. Wiadomo, najlepiej to, żeby w okręgu 5 km nikt nie stał, bo jak się łańcuch urwie albo coś zobaczy, to nie ręczę za siebie. Ale nie, no jeśli chodzi o to, to sam to wymyślił i powiem wam, że naprawdę zajebistą robotę robi, no bo to jest, jeżeli wałek włączy na full obroty, to powiem wam, że naprawdę mega Okna wybija u sąsiadów. Roboty robi, nie? Sąsiadów nie ma. Jak u Krzycha to do zasypywania pryzmy. Także ja powiem wam, że ciekawie jest. To ładnie te łęciny. I najgorsze jest to, że ja co roku jest tyle tej roboty, a najczęściej jest tak, że robimy to już w takiej porze, że się robi ciemnawo. Albo najczęściej ja nagrywam, jak to już 2 lata chyba pod rząd było, że u Krzyśka była kiszonka albo coś w tym stylu. Że jak wróciłem, to już było ogłowione i zaczęliśmy kopać. No to tak kurczę, wieczorami, wiecie zresztą jak ta jakość u mnie wygląda na kamerce, jest słaba. Niestety. Kurde, w ogóle nie widzę... Wiesz co mnie jeszcze denerwuje w tych ziemniakach? Właśnie to mnie boli, gdy się ścina te łęciny. Nie widać kurna, nic. Nie widać nic. Ja tak mówię, ty, co ty kopiesz w ogóle? Dopiero jak w dół spojrzałem, to dopiero no, widać. Takie igiełki, troszkę to słabe jest. Nie wiem, Broczek, ty to widzisz z kabiny ciągnika? Co? A nie, z kabiny ciągnika na przykład to fajnie widać, ale jak jest się z zewnątrz, to już jest słabo. Jest ciężkie, dziwne to. Tak jest to trochę do poprawy, nie? Właśnie też powinno być jednak kopiane normalnie z łętami, bo to jest... To jest kombajn, buraki, tak? No nie buraki nie powiem, bo fajniej było widać, no bo buraki, no to wiadomo, miały ten czpień cały duży i wszystko. Bronek, powiedz mi, w którą stronę ja mam tu te łęciny obcinać? Obojętnie, no tak jak ci wygodnie jeździ. Tak? Dobra, to ja tu się wrąbię. Jeździ, dobra, ja cię wyprzedzę. Także no mówię, nigdy mi się tej akcji nie udaje, bo mówię, u mnie jest sadzenie, jest kopanie. Także akurat na fakt w tym roku tak... Ale sadzarkę to masz pewnie zwykłą. Co? Sadzarka zwykła to jest Mepro Zeta? Nie, jest jakaś tam samorówka zabójcza. A nie, to nie jest Meprozet, to jest AgroZet. AgroZet, sorry, pomyliły mi się te nazwy. No, dwurzędówka, nie? Jakby nie było. No, trzeba se posiedzieć, ale fajny vlog na pewno by z tego był, bo wiadomo, zawsze się tam siedzi, się przebiera i w ogóle na tej sadzarce. Ja zawsze siedziałem, ale nic nie robiłem, bo nie widziałem co robić. Serio? Ja zawsze się bałem, że jak mi przed końcówką był jakieś drganie i ziemniak spadł i tak wiesz, tata nigdy tam wiesz, palca nie wkładaj i tak zawsze przed tą samą końcówką się tam wrzucało tego ziemniaka, żeby wiesz, nie było dziury, ale tak już pod końcówkę to czasami ciężko było. Zawsze kij wiadomo w jednej ręce do zwalania, bo czasami to jak jeden z drugiego za bardzo polubił, to się we cztery nawet potrafiły wrąbać. A nie mogą? Co? A nie mogą? Musi być pojedynczo? Ale no po co mają aż 4 w jednym miejscu, nie? To nie jeszcze tam kochali się u ciebie. Naprawdę. No także było kurde. No tak, co? Przecież w drugą stronę ja teraz do tyłu jadę, więc jest tak wolno, nie? I skręcam. Czekaj, w tą, dobra. Nie umiałbym jeździć do tyłu odwróconą. Gdzieś w czymś, kurczę, to kiedyś było. W farmingu chyba, nie? Poprzednim, że kamera była jakoś odwrócona w niektórych maszynach. Albo coś, bo pamiętam... Że to, że jak ruszałeś myszką, czy co? No, bo wkurzające no to strasznie było. Może ile wiesz, ile tu będzie tego kopania, ja pierdzielę. No ja wiem, dlatego powiedziałem, że troszeczkę tych odcinków no tutaj będzie na pewno. Ale to najczęściej, no myślę, że to będziemy kopać już nawet niektóre, wiecie, poza. Każdy sobie nagra, co będzie miał nagrać. I reszta to będzie... A ty tak chcesz kopać? No. To ja ci środek tam tylko ten, bo teraz rozetnę, dookoła będę ci kopał. A, spoko. No to lepiej, właśnie, ja myślałem, że się tak nie da kopać. Jak? A ty wtedy, żeś wykopał i teraz przy tym samym rządku jedziesz?
No. A, no to spoko sposób, dobra, to ja już to zaraz. No tak moim zdaniem jest najwygodniej. Jo, spoko jest, bo tak to nie trzeba dużo jeździć. Nie pomyślałem. Ty, w jedną i w drugą i będę miał full chyba. Właśnie ty, ile wchodzi w zbiornik? Co? Ile w zbiornik tam wchodzi? Nie wiem. No, bo ty fulla już miałeś, czy nie? Miałem, ale nie spojrzałem ile było. 8? Nie, czekaj. Żartujesz, że 10 ty... niecałe. Aha, to ja nie chcę wiedzieć ile tu ton będzie. No czy no, miałem pełny zbiornik już. Na ty przejechałeś do... No dobra, czyli dobrze, że tego nie oraliśmy, ani nic w tym stylu. Nie, no. Na tym powinniśmy tutaj jeszcze dosyć zarobić, nie? Ło, panie, ty, serialny, pół przyczepy. Kurczę, tu ja tak sobie podjechałem, mówię ty, miałem na początku mana przeprowadzić, no bo tak obstawiałem, że nie będą sypać, nie? Ale... Nie, ziemniaki tak samo chyba jak buraki dają. Nawet taka sama cena praktycznie jest chyba, czy nie? Podobna no, cena jest za ziemniaki, za buraki. Właśnie, mordy, sprzedaliśmy agregat. Bo bym zapomniał, bo pieniądze tak to nam doszły, żeby nie było. Sprzedaliśmy agregat, no i lagi ustały. To nie była żadna wina w poprzednim odcinku moim, jak i Brączka programów, tylko no niestety nam zaczął lagować agregat. Dziwne, że po prostu po kupnie jego i w trakcie pracowania nim nie było lagów, tylko wtedy, gdy on sobie stał kulturalnie, spokojnie na farmie. Dlatego to było. Może się bugował po prostu. Troszeczkę dziwne, nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. I to by też dawało coś. Mogło tak być, no dlatego się go pozbyliśmy, ale nie będę mówił co dalej. Pożyjemy, zobaczymy. Ja nagrywam się odcinek. Na pewno będziecie znany. Będziecie zadowoleni. Mam nadzieję. Ja też tak myślę. Ja już jestem. Tak, jesteś już zadowolony, Adaś? Tak. Adam, jak tam dwa razy dookoła objechane? Powiem ci szczerze, że tak, jedną stronę przerwa na piwo, drugą stronę przerwa na piwo, czyli na razie... Kurde, obstawiłem teraz, że będzie mijak z tej strony, mówię sobie wyrównam, nie? Dam sobie mijak. Zakład na jeden, nie było mijaka. Jadę na trzy te. To czemu ty myślałeś, że jest mijak? No bo tak w poprzednim jechałem i tak kurde, tak dziwnie miałem pocięte, mówię, a dobra, wyrównam sobie, to będzie mi się lepiej jeździło, nie? Ale to jest błudna robota. Mi się podoba to kopanie, fajna robota, nie? No zresztą, no tutaj by był słabo by było, jakbyśmy wzięli teraz ten kombaj duży, poza niego jest 40 tysięcy na wypożyczeniu, no to sporo jest do oddania. No i kurczę, tak mamy dużego już Holmera, na mały się nie przerzucimy raczej, w sensie jakby kopaliśmy tak kiedyś buraki tym małym, więc mówię, taka spoko sprawa wyjdzie, a to jest koszt 8 tysięcy niecałe chyba. Bo jak wypożyczałem, no to chyba 7,5 było. Na pewno przez 3 odcinki będziemy to kopać. No to jest pewne. To jest niewykluczone. A no, myślę, to że w tym czasie... każdy odcinek będzie jedna osoba sobie kopała, nie? No, zawsze tam się trochę... Jak już się te łęty zetnie, to już będzie git, nie? Jo, to myślę, że będzie spoko. Tyle tylko do kopania zostanie i kwicik. Także to się ogarnie. Będziemy działać. Myślę, że no w tym czasie każdy sobie zdąży poogarnieć jakieś tam, wiecie, a to jakieś orki, nie orki. Gnojowice, zawsze ta jedna osoba będzie do tego grania. A my zaoramy teraz to duże pole, nie? No. To zostaje nam coś jeszcze do orki, czy nie? No to. Które? To, co teraz jesteśmy i dwunastka. No, no jest dwunastka? No, to jest tak koło domu. No tam jest zagajnik. No, tam to zagajnik, to jest do orki. No przecież kiedy my to oraliśmy? Jo. Przed zagajnikiem. No w sumie racja, to już było 3 sezony. No i tak jeszcze że... nie wiadomo jak z jedenastką. Bo jeszcze no właśnie, ale to chyba była zebrane. Orka mi się wydaje niedawno, chyba że to tak no, wszystko to leci. Wiesz, to szybko leci, więc naprawdę mi się wydaje, że jednostka była orana. Ty, Bronowuś, no. Ile masz tam? Nie za... Dojedziesz tamtą i z powrotem, czy nie? Tamtą tylko dojadę. O kurde, no to najwyżej się wtedy na jedną stronę przestawi tego. Więc 2,5 pola jeszcze do orania. A co ty chcesz przestawiać? No mana, bo widzę, że na tamtej stronie ty ciągle kipujesz, no. Wiesz co chodzi? No to się przestawi go no zaraz. To się przestawi go na tamtą stronę. Albo po prostu raz, wiesz co zrobić, zacząć od tej, nie? Albo przejadę w jedną stronę pusto i tyle. Nie o to chodzi. Że ty zaczynasz od tamtej, to kończysz na tamtej stronie, nie? No to wysypię, po prostu przejedziesz do tej, wysypiesz i zaczniesz no. od tej strony. I wtedy mana zapełnić, będzie można wziąć i sobie odjechać na... Znaczy to zasypię już tamten zestaw. No, najpierw tamten zasyp, jak i tak już jesteś dobrze teraz odwrócony. Wiesz co, ja dojadę teraz do końca. Bo co ty chcesz kopać i coś jeszcze chcesz robić w odcinku dzisiaj? Nie wiem, tak jakoś chyba raczej nie, bo jak tu se wolę zrobić, bo później znowu będę miał ciężko z miniaturką. Bo tutaj dwie prace, to we sobie jakąś fajną miniaturkę z tego skleić, a w następnych odcinkach sobie porobię właśnie, a to jakiś gruber, a to jakieś duperele, bo jeszcze tego sporo jest, także chyba sobie trochę pokopię, albo najwyżej dzisiaj pojadę, to gnojowice porozlewam, o. Trzeba zobaczyć, no, gdzie jest do rozlania, nie?
Może by się nie znudziło też. Roboty, to... roboty jest odchowane. No, jest, jest. Czy tam pojadę chwilę poorać sobie za Dasiem, czy coś. Ale was bekowo widać na tym polu tam. Teraz widzisz? No. Niech jest właśnie. Jest jak Oran. Beka. Gdzie ty nas widzisz? Jak chłop ma wszystko na fullu. Jest ten. A jo, przez... widzę go też. Przez wioskę całą go widać. Beka. Na takiej górce jesteśmy tu. No, widać, że tu jest, wiesz, też górka i ja tam, wiesz, przez te wszystkie Beka. Domki widzę. Beka. A tak w miarę jedna trzecia, nie no, ponad połowa zrobiona pole, czy nie jadasz? U mnie ta rama. U nas to nie wiem ile. Myślę, że ty się u siebie pytasz. Ty, dojeżdżam bołek do końca, nie, i tutaj w jedną połowa. I w drugą mam 75. To spoko. Więc nie mam całego zbiornika, nie? No, ale 9, w tym momencie, przednia, w tym momencie przednia przyczepa będzie już pełna. Aha, no to jest spoko. To jest naprawdę moim zdaniem mega. Nawet chyba nie wejdzie. Fajna akcja będzie później nawet z wywozu tych ziemniaków, nie? Nie, przecież nie musimy jednego sezonu to sprzedać. Jak będzie dobra cena, to sobie będziemy wywozić po przyczepie, po zestawie. Spoko, no, ważne, żeby to się nam w tą halę zmieściło. Kurde, nie? Zastanawiam mnie, nie? Później, na przykład za jakieś parę sezonów, jak będziemy mieli ziemniaki, bo jest bardzo fajna maszyna do pakowania tego, nie? W kosze. I powiem wam, marzy mi się takie coś, na przykład w hali poustawiać to, tej, której gdzie są kombajny, bo tam jest miejsca, nie? Takie kosze zasypowe. No kurde, mega fajnie by to wyglądało, wiesz. Przypuśćmy, przyjeżdżamy teraz z wykopek, nie? No nie musimy od razu tego pakować. Tylko przypuśćmy, wsypiemy w halę, a później jakiś odcinek bierzemy i to ogarniamy. Nie, można by było i tak, nie? Ale na pewno fajna sprawa by była. Tylko się zastanawiam, czy ta maszyna jest z oryginalnych, nie? Jest. Jest? No tak. To by fajnie było takie coś pozyskać. Napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście, żebyśmy kiedyś tam w przyszłości, jak już będziemy mieli naprawdę poogarniane i pola będą. To jest do mana jakąś platformę i wozimy te no. Tak jak myśleliśmy właśnie wtedy o owcach, o tym wszystkim, to spoczko by było sobie takie coś zrobić. Bo no mega, mega fajnie by wyglądało, wreszcie te hale byłyby wykorzystane w iluś tam procentach na pewno. I spoko by to wyglądało. Tym bardziej, że no bardzo w poprzednich farmingach mało bawiliśmy się z ziemniakami czy to burakami, nie? Bo ja na swoim przynajmniej kanale bardzo mało miałem takich rzeczy, bo najczęściej sprzętu nie było dobrego, bo były albo jakieś polskie zbugowane, a na dużych mało kiedy się takie coś robiło. I tak kurczę właśnie. No ja z buraków pamiętam u ciebie chyba tylko dwa odcinki. No a ja teraz w 17 to ja mam już nadrobione tyle ziemniaków i tego wszystkiego, że głowa mała, nie? Dobra, wiesz co? Żeby nie było nudne to kopanie, trzymaj gościu. No czekaj, do końca wtedy już. Do końca możemy się zmienić. No wolno to idzie, ale na pewno uda nam się to skopać. Bezproblemowo. Ale fajna akcja, podoba mi się to kopanie. Tylko cały czas musisz patrzeć, żeby brał dwa rządki, nie? No to jest właśnie najbardziej. Jak jedziesz wąskim kołem przednim. Poczekaj. Czekaj, zaraz ci wąskim nawet... Wąskim kołem przednim, no przecież nie ty. No poczekaj. Przednim, ale zaraz prawym? Nawet ci go pokażę, jak go ustawić dobrze. Ten fach w ręku. To niezły fach w ręku. Może chcesz te kapustę? Tak, prawie że tak, nie? Dobra. Że jedziesz kołem na tym ciemnym już. Dziękować. Także to co tam ogarniesz, a ja ci jadę tutaj w tył. Może. Kurde, jak ja to pierdolę. Fajnie, ej! No. Dziwnie. No, nie można się przyzwyczaić, nie? Może? Dobra, czekaj. Ja to ogarnę. Też miałem chwilę problemu. Czekajcie, ja kopię to? Kopię. Dobra. Dobra, na czyli jak naciskam do przodu, to jadę do tyłu, okej. Okay. Tak, no to i jak skręcasz wtedy, jeżeli jedziesz do tyłu, skręcasz w lewo, w prawo, to jest odwrócone, nie? Jak coś. Dziela, dziwnie. A ogólnie bardzo mi się podoba animacja podnoszenia tego, że tak powiem, tego headera tu w tym kombajnie. Fajnie to wygląda. No fajnie w ogóle to wszystko działa. W ogóle ładnie zrobiony model, to też trzeba, bo naprawdę nie korzystaliśmy z tego grima nigdzie. Przynajmniej ja na swoich odcinkach jeszcze ani razu go nie wypożyczałem. Nie wiem, wy chłopaki wypożyczaliście już go gdzieś na jakiejś starinie chyba też. Nie przypominam sobie. Nie wiem, ja chyba na pewno, chyba raczej nie. Tak, chyba że... raczej gdzieś na pewno. Chyba raczej. 50 na 50. Że miałeś to pokrzywione, to pole jak pierdziele. Co? Miałeś pokrzywione, to pole jak cholera tu. No, sorry. Muszę wyprostować. Nie mogłem się przyzwyczaić do tego. Skręcałem w lewo, to mi w prawo bił. Ty to co, mam robić to całe pole, czy pojechać Adamowi pomóc? Obkop mi jeszcze ze dwa razy, nie? Cztery razy po dwa razy. Albo raz. Nie, no po dwa razy. Jeszcze objedź mi teraz w jedną, drugą w jedną, w drugą. I możesz ten. Jeszcze i możesz jechać, da się pomagać, nie? Jeszcze raz. No, bo bez sensu to kopać cała, ale nie no, nie. Ja mówię, lepiej tam sobie ten pobawić się. A ja sobie na spokojnie mi to starczy, żeby teraz się chwilę pobawić z tym kopaniem, nie? No ale jakby się chciał bawić, czy nie? No tak. To jeszcze każe, żeby we dwoje na jednym polu.
Wystawułę 18. Wystawułę. Aha, dobra, to jest ole, to o, się podnosi fajnie. Zobacz Adam, jak on to Messerschmitta wziął do góry. Nie, no właśnie tak myślałem, czy można sterować, czy nie można sterować tym. O Boże, on teraz do przodu tak jakby jeździ tylko 20 na godzinę. No, tak, to jest od... no... Nie mordy jak to jest, zastanawiam biegi się... Biegi się odwrócają chyba. Jak to właśnie jest, że tutaj gdy jedziemy właśnie do tyłu, to wiadomo, jedzie do tyłu, ale po odwróceniu kierownicy ta skrzynia na, no zmienia się tak samo jak to odwrócenie kierownicy. Że tylnie biegi działają jak przednie, a przednie jak tylnie. Ja nie wiem, jak to jest w ogóle zrobione, ta skrzynia musi być naprawdę mega fajnie stworzona. Ciekawe jak to w realu jest. No jest, to też tak naprawdę działa, no ale raczej tak. Bo gra jak gra, ale wiesz, no tutaj może być taka, w realu może być też inaczej, nie? Nie no. Wiem, czy kiedyś to sprawdzimy. Wiesz co, na jakichś pokazach by trzeba było z kimś pogadać. No, no. Żeby się dał karnąć. No. Dał mu na zimnym. Ja bym się przejechał taką waltą do tyłu. A czemu by nie? W koszareczku. Ostatnio nawet nie wiem, czy nie była możliwość na tych... Open? No. Bo tam było chyba do była Deutsch? Przecież tam akcja Deutsch. Deutsch chyba jeździł, no. Nie? On miał taką tą... No tam coś jeszcze też jeździło, więc... Kurde. Czemu by nie, może i Waltra też była. Ten pomad ustawiony. Ty ile się tak ziemniaki? Dobra. Ile się tak ja jeździłem na full. Na full jeździłeś? Nie, no. Czekaj, nie chyba. Nie, no ja bym dawał 17-18. 17-18, góra 20. I z tyłu by jeszcze rozrzutnik z obornikiem. A jak? Ty, no 15 można, ale na pewno tak się nie ten. Choć czytałem komentarze i to pisali, żebyśmy jeździli tak jak kurczę. Znaczy, jest podzielone, bo jedni kazaliby jeździć, żeby jeździć tak jak gra przypisała, bo tyle powinno być dla gry, a jedni... Żeby grać na ale teraz bądź mądry i pisz wiersze, tak? Wiesz co, jest to złe odjebałem? Jechałem z podniesionym headerem, kurwa. Cały rząd? No. Boże, jaki ty jesteś głupi. Ja tak mówię, kurwa, czemu on tak zapierdala ziemniaki po taśmie nie idą, nie? A, no bo na B przecież ja pojebało mi się z tym headerem, że jak na B włączasz za pierwszym razem, to ci się i opuszcza z automatu. O, podniósł. A ja se przed chwilą jak jeździłem, to se sam opuszczałem, podnosiłem, więc mówię, dobra, jak miałem podniesiony, to se opuszczę, nie? A mi się podniósł. Weź tam pamiętaj, żeby opuścić teraz, jak będziesz wjeżdżał. Dobra, teraz już opuściłem, poczekaj, zaraz zobaczymy. Na a, zobacz, no teraz się jeździ 9, no to 9 to jest chyba normalnie. Boże, a ten 15. A tam było 15, nie? Weź zobacz, tam ziemniaki zapierdalałem. Teraz stary tak, nie, same kamienie idą. Powrotem. Nie wiem, czy nie za głęboko poszło. Wyżej, bo mu ubierze. Ile to rzędów powinno brać? Drodzy, to twoje? 4? 4? No czekaj, bo nie mogę. Ja też chyba pobiegnę, mogę? Nie, ty nie, wrący. Kurwa, nie zdążył, no. Aj, szkoda, już biegłem. Ale nie, no możesz, jeszcze przybiegł. Już byłem we wiosce. Szkoda czasu. Chodź szybciej. Kurwa, no to ile razy będę wysiadał z tego ciągnika? Boże, chłop zapoli się. Nie, było, nie ma tego efektu, co był wcześniej, ale... Ale i tak możesz przyjechać. Czy tam przyjechać? Weź przyjeźdź, Brączek, ty Waltron podjeźdź. No to... Boże, czemu tu jest taki mijak na środku poradziwny? Nie wiem. Tekstury niezaładowane. Przejadam. Nie wiem czemu, ale się połamał. Chyba próbowałeś kurwa bokiem wejść jak z tą beczką. Nie, właśnie nie, o to chodzi, że bardzo wolny jechałem, o nie wiem, jakiegoś buga dostał. Co, puk? No. To no pewnie, żeś ten lemierz się tam przewinął. O Boże, nie to odpiął mi. Się wydaje, że ten, że Adaś, ty tak, ten... O to chodzi. Przewody źle podłączyłeś. Tak. No myślę, że jakbyśmy chcieli teraz tego Juchana sprzedać, to żebyśmy raczej nic za niego nie dostali. To zachowanie było pewnie. No, żebyś wiedział. Nie wiem, naprawdę nie wiem jak Adam to zrobił, nie? Adam by mógł nagrywać ogólnie takie wpadki, bo Adam to kurna ciągle coś, jak nie obalił fast tracka, to ostatnio był wypadek przecież mamy. Ty, no ale to już była przesada teraz. Mocne słowa. Nie, ale wiesz co, ja sobie po prostu zawracałem, a ten pół mi się nakrył na mnie. Mówię, aha, fajnie. To najpierw się tak zbugował, że właśnie chciałem, żebyś przybiegnął, bo ten bug był śmieszny, że nie? A potem jak już się położył, to nie było. Kurde, on dziwnie mi 4 razy bierze, raz 5. No, no dlatego ja też robiłem mijaki, także w tej klubie gościu. Nie, ja po prostu będę brał 4 i tyle, i na spokój sobie będę jeździł. Ty, no chyba ci starczy, co? Starczy, ja już właśnie już teraz już więcej nie. Kurde, dlaczego teraz nagle jeden rządek kopię? No bo no, może mówię ci, że nie umiesz, musisz jechać nie. Tak, żeby brać 2. Nie umiesz. Ale jechałem, żeby brało 2 i nagle minęło mi go. Dobra, spoko.
To na całe szczęście daleko nie musiałem zawracać. Mogłem ci nie dawać kopać, przynajmniej by nie było pokrzywione. Nie jest krzywo, jest równo, tylko po prostu teraz już musiałem cofnąć. Ja pojadę teraz, a do siebie pomogę, to my to skończymy teraz w tym odcinku, bo tam dużo już nie zostało. No to spoczko by było. Ile ci zostało jeszcze odcinka? A 10 minut. 15, nie no gdzie, w pół, jak wtedy żeśmy... Ja nie wiem. 47 Boże, jak pierwszy fejs poszedł. Rozwala mnie to wasze... ten... takie patrzenie na zegarek i potem zapominacie. Czemu? No nie ma to jak ustawić ze stoper i wtedy wiesz ile masz jeszcze i wiesz. Nagrywamy dobra, takie odcinki po 40. U mnie na wiosce nie ma stoperów. Tak, wiem, masz biedną wioskę. Przepraszam, ale... Dobra, mam nadzieję, że sprzęt tu nie ukradną. 37, pamiętam jak przez pierwszy odcinek zaczynaliśmy. Dobra, nie ważne. Poszedł, 37 po było. No to, było 40, no to 3 minuty, no. No to było... Przepraszam, 47 po. To a. 50 po, czyli musielibyśmy skończyć w pół do. Gdzieś chwilę po wpół do. Megi! Czyli 15 minut jeszcze odcinka, bo jeszcze chwilę sobie pokopię. A, ja to nawet nie pojadę porozewać w Nojowice, ani nic z tym odcinku. Tak, brączą, no. Ja pojadę od tej strony, dobra? Bruzda wyjdzie na środku, ale chuj, nie będziesz musiał przynajmniej czekać. No ja potem zagarnę, bo ja bym Bogdan. Jo, ja tam. Bogdan mu pokazywał. Nie, Boguś mi mógł się nie pokazał, jak się zagarnia Bruzy, tak żeby... Dobra, nie ma problemu, to zagarnij ją tak, od serca. Tak ją zagarnę, że wyjdzie drugą stroną. Teraz się dziwi, że ja widziałem ostatnio gościa u nas niedaleko wioski, jak orał tak. Miał pług obrotowy, ale mu się nie obracał, bo coś się popsuło i orał też. Można i tak, czemu by nie? Chłopa popchło mnie, uderzyłem w przyczepę, pogiłem biurtę. 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 Ale tu będzie, tu będzie fest akcja, kurde, jak będzie się w kukurydzy, nie? No. Ja zaklepuję na odcinek. Dobra. Zaklepuję. W kolejnym odcinku już. Ja mogę poagregatować? Nie, jadę nie, z planami. Nie, ja dobra. To ja muszę będę w następnym odcinku kopał ziemniaki. Przez następne 4 odcinki będziesz kopał ziemniaki. Dobra. Jo, męcz się. Dobra. Mogę im wziąć tego za 40 tysięcy. Jo. Płacałbyś z renty. Nie tam skórna się pomęczy, a co to za męczenie zresztą? Fajna sprawa, coś innego. Ja, nie będzie się na live się. Każdy się. Ten już na live. Też mi się tak wydaje, że na live. Ja my w ogóle w farmingu przestawiliśmy godzinę? Godzinę do tyłu, czy nie? Jo. Tak, już teraz zaczynamy od 8 znowu zaczynamy jak coś. No nie tej Bronek. Ty już nie od 9, tylko od 8. Dobra. No bo jak wjechałem, miałem to w samo, w ogóle w przyszłym roku ten, mają się przestawiać, nie ma być się przestawione. Czas słyszeliście to? Że cały czas ma być jeden już czas. Znaczy spoczko by było pod tym... Ale nie, ale lepiej, żeby był ten letni. Letni, no, bo teraz jakby nie było dłużej widno jest, nie? Znaczy teraz to już jest krócej widno. Teraz jest krócej widno, jest dłużej, no teraz jest tak, szybciej. Ale mówię, że jakby był ten stary no, czas, to letni. By było ale wtedy... Letni na pewno lepiej podżniwa w wakacje, nie? Bo dłużej jest widno, dłużej można kosić, a... Lepiej, żeby było dłużej widno, niż ma być wcześniej. No bo wakacje mega zleciały szybko. Godzinę wcześniej do domu, to policzę przez całe wakacje. To jest 60 coś dni, razy jedna godzina. Stary, 60 coś godzin straconych. Weź ty się spać połóż. Ja bym w ogóle nie spał na twoim miejscu. Jo, ja bym grał całą noc FIFA na twoim miejscu. No dobra, jak wczoraj? Grałeś wczoraj całą noc, czy nie? O 4.40 tylko. O Boże, i do ty wstałeś? O 8.30. O, chyba głupi jesteś. No nie, bo mówię, szkoda dnia trochę była, a dzisiaj chciałem tą mapę nam ogarnąć jesienną. Ogarnąłeś? No ogarnąłem. Do południa już miałem zrobioną i FIFA miałem zagrane i odcinki nagrane z chłopakami. Ja ile nagrać odcinku dzisiaj? Dwa. Bo trzy albo cztery nagrywaliśmy, ale musieliśmy od nowa, bo roketa, bo nam nie poszło. To nam chwila zeszła. No ja nie mam nic na jutro. Może nagramy. Coś? Jakiegoś roketa nie chcesz? Nie, nie miałeś dawno. Nie będę miał rokety, jak oni wszyscy będą mieli, bez sensu. Ale jak oni wydali dzisiaj te rokety od razu. Nie, no. Nie chcę rokety. Nie chcę roketa, zobacz. FIFA nagramy. To ho FIFA nagramy. Ta i co nagramy w FIFA? No, nie wiem, jak gramy ze sobą razem. Mecz przyjaźni. O! No to tego nie było na YouTube. Gra w jasno, jak Tanas napisał, zamiast w ciemno. Gra w jasno. Co Boże. Ty na to? Może być. Może być? No to gitara się ma. Chłopie, jak ty żeś tyle mi Łęcin ściął, że to jeszcze na dwa odcinki. Najmniej, nie? No, na spoko. No to git. No ja dopiero 15, no, Halina na obiad nie woła jeszcze. To gitara. Ty, ale jakby nie było, to my tu głodzeni jesteśmy. Zobacz, ile tu się pracuje, a wyżywienia brak. Obiad powinien na pole. Ja nawet w plecach bułki. Ja nawet plecaka nie mam w tym. O Boże, to biednie. Wszędzie. Nie ma stopera, nie ma plecaka, chłopie, co ty masz? Człowieku, nie wiem, nawet nie wiem, trochę litrów paliwa. Litry przepraszam, paliwa. Kilo paliwa mam. Kilo? Żeby nie było, że się pomyliłem. Ale orka idzie na dwa, ja pier.
No tam jest kozak, oreczka była. To nie za kozak, oreczka. Teraz będzie zaorane i... Nie ma to jak te zoomy kurwa na lusterkach, nie? Lusterka zamiast powinny w drugą stronę być odzoomowane, to one zoomują. Tak mnie to wkurza. Nie, no nie da się chyba odzoomować. No nie, ale ogólnie jak oni robili te lusterka, to powinny być... Brać szeroki, o, szerszy kąt, że tak powiem. Ja nie wiem dlaczego one biorą takie. Nie wiem, one są tak, no przecież ostatnio jak prasowałem i w New Hollandzie siedziałem, to w środku miałem tak zzoomowaną na prasę, nie? Że logo tylko widziałem, nic więcej. No, śmiesznego. Ale mam bekę z tego, z tekstur farmingu. Nic mi nie ma w ogóle. Jeździłem sobie sam, było zajebiście, co nie? No, ładowały się, bo się ładowały. Brączek teraz orzesz, to już nie daje rady dwóch na raz ładować, co nie? Nie dość, że twoje nie ładuje, to już moich nie ładuje. Ja miałem taką zajebistą teksturę, że mi tylko znika ścierwiska, tekstura pod ściernikiem z obornikiem zostaje. No, bez masakra po prostu. To nie wiem. Ale ważne, że idzie orać, nie? Jo. Robota ubywa, także dobrze. No właśnie, nie gramy na serwerze, bo wkurzające trochę to było, że my zawsze od początku zmieniamy sobie godzinę na, no bo wiecie, żebyśmy nagrywali dla was od rana, a nie kurczę jakoś po nocy te odcinki, no a na serwerze to trzeba byłoby pobrać ten serwer, wejść na serwer do siebie, ogarnąć, zapisać, no i przy okazji jak miałbym mieć takie lagi jak miałem ostatnio, co naprawdę jestem mega wkurzenia, nie będę mówił tak jak bardzo. Tak u mnie niekiedy tam no. Było. To sorry, ale no nie chciałem tu testować, bo... A dzisiaj, no kurczę, najgorsze to, że to ładowanie tekstur chłopaki mają, ale tak to ogólnie lagi, jak lagi macie, czy nie? Takie, to sami jakieś zetnie, to sami, ale... no jebnie, no ale no tam wiesz, twój internet to i tak jest zajebiście. O, może inaczej powiem. Porównując ostatnie odcinki, ostatnie twoje odcinki, to ten odcinek jest zajebisty, nie oszukuję. No, naprawdę. Bo poprzedni to nie dość, że byłem chory, to jeszcze miałem takie lagi, że nie mogłem co odzywać, bo sorry, nie chciałem, żebym był chory, chłopie. Naprawdę, tak, zdrowia tam, szczęścia, pomarańczy. Przez to, że grałem u ciebie, miałem nie choroby wściekłych krów. No i wtedy to byłem chory, oj, wściekły byłem na lagi. I to bardzo. Padam ostatnio, krów był i choroby wściekłych krów dosa. Tak, jeszcze ptasia grypa była też. Jak ja słyszałem, Adam, że ty ostatnio rękawicę taką zakładałeś i coś krowie w tył, z tyłu robiłeś. Tak jak ty świnie? Tak, ale tylko meczały, ręka wlazła. Całą ręka? Ja myślałem, że noga. No ja też spoko. Jak już na ostro, to jedziemy. Może jakiś dziwny komunikat mi wyskoczył. Dziwny komunikat. Paliwo zostaje zrzucone. Zaraz na polu numer A zostanie zrzucony ładunek. Z paliwem. Z paliwem. Oraz apteczką. Boże, ty nie jak raczej, kurde, nie wiem. Pubg, czy nie wiem, jak pubg, ja tyle. Pubg! To nie jest pubg. No to sama będzie mi Adam zaorane. To jest powrotem, minuty i prowadź. Waltra taka brudno sama przy drodze stoi, no na sprzedanie pewnie już. Przynajmniej nikt jej nie ukradnie takiej brudnej. Tym bardziej nikt nie kupi. Wiecie co, ja sobie będę sypał na ten. Na podłogę. Nie, na przód nasypię w tym. I na rzecz, ty nie rozerwało w manie. Jak na tamten zestaw już to jest pełen? Tak. O panie, jedziemy tam zaraz na dwa zestawy. Czekaj, no ile będzie na zestaw, ile to wchodzi nam? 40? 2. 42 tony, teraz po 200 no. Policzmy to. O cię babka, trochę gorsza matematyka. To boss. No licz. Nie, no dawaj, może wy, bo ja się teraz skupiam, bo co pan, jakbyście mogli policzyć. Miałeś godziny policzyć, to co to dla ciebie? Ty, weź pomóż. Dobra, poczekaj. W tonie będzie 5. Jakby były po 200. To 5. To 5 ton, nie rozumiem. 5 ton, za 1000 zł będzie 5 ton. Tak, 5 ton. No jo. Sorry, tak to była matematyka trochę ten. A mamy tych ton, no 6 tysięcy, dobra. Za ten cały zestaw wiesz ile będzie? 7. Dużo. O, 8 razy. No. 10 całe. Ale policzyłem po 200, a są po 300 czasami, także spoko, dobra, tam utarguję coś na pewno, na, ale Brunczek pojedmana weźmie, worki zapakuje jak na 15 z całego kilo. Pola, jak z całego pola uda się uzbierać około 70 tysięcy, to będzie git. Mówisz, że to jest dycha, tak? Nie będzie 70, ale zależy, poczekaj, jeżeli... Ogólnie mam skopaną nawet... 1/4 gdzieś. No to 60 tysięcy nawet jakby było, to by było git. O. No. Albo nawet 225 chyba. Nawet jakby było 50, to by było dobrze. Zawsze już coś, bo tak maszyny się nam zwrócą. Znaczy, o, 50 na plus, jakbyśmy wyszli.
No. No bo to tą dychę no trzeba odliczyć na paliwo, tam koszty pracowników, kanapki, ser, szynka, masło, to wiadomo. Tych kanapek, których nie masz, no. Ja już zjadłem, to byłem na obiedzie przez chwilę. Plecaka przez nie miałem. Plecak, twój plecak we walce leżał, wyrzuciłem go przy namiedze. Razem tam. Dlatego te wilki przybiegły ze słoniami tutaj i żyrafy dwie. Ja pierdolę. Jedna żyrafa. Siada na banie. Ty pomyśl sobie, kurwa, kombajnujesz se teraz, proszę ja ciebie, kopiesz takie ziemniaki, a tu kangur zapierdala. A z worka mu dwa kangurzyce małe wypadają. Ty Adam, tu poprawiasz sobie mijaki, czy nie? Nie wiem, dla mnie ja to widzę, ale ja to jechałem normalnie, więc pozdrawiam. Nie. Czyli albo to jest mijak, albo po prostu bóg tekstury. Ale wątpię, żeby to był mijak. Bogiem! Bóg tekstury, kurde. Bóg tekstury. Bóg jest jeden. I Bóg mądrości jeszcze. Bóg jest tylko jeden. Bóg jest jeden. Jadę poprzecznie. Z Bogiem. Nie, to Adam, z Bogiem. Ja tego nie wezmę. Nie weźmiesz? Nie, dobra. Weź jedź ty, ja wezmę poprzecznie. Dobra, nie ma problema, już, jadę. Adam, nie mogę. Adam z Bogiem, nie umiem zagarnąć, hej, bruzdy. No kurwa, jedzie, zagarnę później. A jak zagarniesz później, to przez ty musisz. No to się przecież zagarnia już po orce. No ale to widzisz, orka, no to musisz orka, orka. Aż jebnie. Łap pierdo, mam jak zajebę. Pomogłem ci. Przestań, Mariusze, tam. Dobra, poprzeczak jest robiony. Lecia zaraz chrześcijanie będzie... tam traktujcie się dobrze. Zara pole będzie skończone. Aż nie wezmę to na raz na nic. O, ja 26 minut w jedną z powrotem. Pełny zestaw, dziękuję, dobranoc. Jeszcze 26 minut w jedną z powrotem? Ty, no, bo kamień mi teraz taki poszedł, że przyblokował mi cały ten. Cały łańcuch. Chyba to na raz wezmę nawet. Poznałem. A wy poprzeczak już teraz będzie to robić? Już? Tak. Teraz? To ja już robię. No to zdążymy. Jak to idealny odcinek jest. Może poprzeczniak na 5 razy to chyba będzie. Jak nie więcej. A wiecie co, trzeba właśnie takie poprzeczniaki zostawiać. Będzie lepiej z zawijaniem, tak jak teraz się męczyliśmy, żeby zawinąć w tych drzewach, czy tam z tamtej strony przy górce. To powiem wam, lepiej zostawić te poprzeczniaki duże, później to przeorać, ale mieć gdzie zawrócić, nie? Ja tak chciałem. Właśnie nie, tam, spoko, ja ogólnie jestem przyzwyczajony, nie wiem czemu zostałem takie małe zawsze. Ja też tak, kurczę, dopiero później trochę ogarnęłam, ja że pamiętam, nie było sensu. Ja pamiętam w 15 czy tam w 13. Jak orałem, to prawie do samej miedzy podjeżdżałem. To jeszcze niedawno, no 17, wiesz, jak... nawet jeszcze 17, a tam tak robiłeś. Nie wiem, nie pamiętam. No ja to wiesz, jak jest no tutaj pole takie, że można tutaj na drogę sobie wyjechać czy coś, to spoko, nie? A jak tam nie ma gdzie, to właśnie takie poprzeczniaki fajnie zostawić, na polu sobie zawrócić i później poprzeczniaki zrobić. No, tak, nie ma problemu. No to myślę, że mogłoby tego bardzo dobrze być, no. O Boże, i te kostki słomy tu jeszcze leżą. Nawet jak u ciebie, sąsiad na polskiej wsi. Jesień przyszła, kostki leżą, ja cię w szoku był. Belka w kukurydzy. Liście już lecą, deszcz ciągle pada. A belki nadal. Jutro je pozbieram. Dobra. Może ułożymy stół u ciebie wreszcie, co? Nie, wrzucę do stodoły. Co? Ty po co? A nie ocieplasz? A może stodoły ocieplasz? Nie, nie, te świnie chyba marzną. Ty... Patrz ta Bogdana, jakiego se Cadillaca czerwonego kupił. Skurwi bąk, ciekawe za co. Jeden się ta jego szmula tam w służbie zdrowia pracuje. No. Na 100%. Biega jak chirurg, jak ten. Jak Batman. Po tym, po sorze. To był dobry tekst. Ja mi się wydaje, że tam grube pieniądze są. Ona sprzedaje lewe leki. Z czego? Z cukru pudru. Na pewno. Dobra, ja już cofam. Ja też. Ostatni ja raz na stronę, ja zobaczyć do chłopów, co tam się odwala. Ty idziesz tutaj? No, ja przejadę jeszcze w jedną stronę tylko. Z Bogiem. Nie chcę na to patrzeć. Z Bogiem tekstur. Proszę. Ale to chodzi o góry na piękno. O, teraz zrobiony na głęboką skiwę. Jak to dziadek zawsze mówi. Dziadek tak chyba? No. Na głęboką. Ale o co chodzi na głęboką skibę? Mówi na głęboką skibę, no to zawsze na zimę, albo na ostrą zimę, skibę, ale, żeby orać bez kolczatki, nie? A na ostrą zawsze skibę. Dziadek mówi, ale pamiętaj, że na ostrą skibę na zimę trzeba orać bez kolczatki. Ja mówię, wiem, co roku jest to samo. Pamiętaj, musi być na głęboką. Na ostrą skibę jest najlepsze, nie? A na głęboką skibę to z kolczatką, czy nie? No to wiesz, dziadek to najczęściej to jest. Dziadek to zawsze mówi, że to jest jednak to samo, nie? Że dla niego na głęboką skibę i na ten. I na ostrą skibę to on zawsze jak bez kolczatki, nie? Na jedno zimę, zrozumienie. Nie? Dlatego wiesz, jak powie czy to i tak już wiem, o co chodzi. A czemu bez kolczatki na zimę się robi? No bo dlatego, żeby było na ostrą skibę, że o? Jak ci ziemię tak wiesz. No robią się takie górki i dołki, nie? Żeby ta woda przenikała, wsiąkała, nie?
w ziemię, a nie jakbyś z kolczatką zrobił, to byś miał po zimie, to ty wiesz, jakie byś miał pole, że ciężko by to było cokolwiek z tym zrobić, nie? Nie, no to widzę, takie, dziadek, nie? Dziadek obeznany tam w Orce na głęboką Jastrzębskie. No, jak tyle razy się orało, to na 100%. Dziadek pamięta tym trzypakiem, to ile razy orał? No, no na pewno. Trochę lat minęło. No, mi się wydaje, że w 53 to robili ten. Uprawę bezorkową. Mi się wydaje, że pługiem obrotowo-zagonowym steroskipowym szło jak nic wtedy. W tamtych czasach inno zimie laskowo tako była. Jaka? Taka laskowo zimia tam wtedy była u nos, to widzę. Laskę to tam nie i no trochę glinka na poprzeczniakach, a teraz to się tak wyorał. No Boże. Laskowo. Znawca. Znawca nie mogę, nie. Laskę, kurde, ty Adam, czarnozim taki pod, u nas na poprzeczniaku. Nie wziąłeś na raz. Czego? Ja wezmę jak coś. Tego przejazdu. Dałem przecież. Ja sobie tu dojadę, sypię. Boże mi jakieś tam jakieś dziwaczne przez to, nie powiem brzydko tekstury, to nie ma jak. Sorry. Dobra, przepraszam. To jest kawałek zostawiony, więc poproszę Boga tekstur, żeby no, załadowało. Nie, no mam bolek koniec. Tak? No. No to by ja już mam za 30 sekund koniec. Za 30 sekund. Bo za tyle dojadę, zacznę sypać, chciałem zobaczyć jak to pole wam się udało zrobić. Komara maszyny jest pusta, proszę o zwolnienie blokady. Na i ta razie... kostka, i ta jedna kostka są na środku pola. A to nie jest czepnąć. Ten, to jest ten mijak, co ty mówisz, że to jest właśnie ten bóg tekst. Nie, nie, tutaj akurat nie jest mijak. Znaczy jest mijak, no. No to nie jest, nie wiem, ja... Nikiedy to mam jeszcze tam na ćwiartce pola jakieś mijaki. Ćwiartka? To ja już jadę. Ćwiartka. Tylko byś chciał jechać. Ale dobra, to i tak będzie agregatem robione. No a jak tam, potem bronami jeszcze na hostel, wiem, skibę to. Łapie się i właśnie się dopala. Bronami to się od sąsiada widziałem, co kupił, co się pożyczy. Jo, kupi jeszcze mi. Wsiuni to wały, ekspom, może motan. O, wały, fajnie jakbyśmy mieli wały na tej serii. Szkoda, że te wały tamte takie małe zrobili. No. Może kiedyś zrobią lepsze? Dobra, zjeżdżą. Dobra. Zjeżdżaj. A ty Adam zjeżdżasz już czy nie? Ja jeszcze w jedną stronę i zjeżdżą. A nie, jeszcze tutaj muszę przejechać, dobra, szlady. Spoczko wyszło. Jak my chyba pełny zestaw, nie? No pierwsza przyczepa będzie pełna. Dobra, lecę do chłopów zobaczyć jak to pole wygląda. Nadzór jest kontrolowany teraz. Boska. Uwaga, pirat program z tej strony. Uwaga, Jaków. O kurna, ej. Czy... Ej, wiecie co mnie zastanawia właśnie ostatnio? I to jest chyba wina dlatego, że są jakieś górki, dołki. Jest widać, że jechany środkiem pługa, nie? A no. Normalnie pozostawiał tu. Widzisz to? No, jaki no, tu? No. I on zostawia tak właśnie. A jest no, tak samo jak zobaczcie tutaj. Nie wiem czym to jest spowodowane. Ale no, najwyraźniej nas pług jest pijany. Ale chłopaki ładnie sobie poradzili, także będziemy sobie tutaj działać w kolejnych odcineczkach. Więc mordeczki co, ja wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki do chłopaków. I na razie, trzymajcie się, cześć. Cześć.